Stoję przed klatą, przede mną stoi ludzi więcej. Nikt z nas być tu nie chce, nikt nie lubi stania w kolejce. Trzymam chipsy w ręku, rozglądam się po asortymencie. Patrzę na skład, na opakowaniu, myślenie jednak chipsów nie chcę. I trochę się denerwuję, bo nie mogę znaleźć jej tu. Wiem, nie mogę szukać już dłużej, bo zabraknie w kolejce osób. Stoję przed latą, po półkach za kasą wzrokiem przebiegam, który wędruje na dół, gdzie sto z brudnych butelek dostrzega. Kładę jedną z nich na taśmie, choć na coś lepszego byłoby stać mnie. Nie jestem menelem, mam mieszkanie, lat 30 i stałą pracę. Kładę butelkę na taśmie. Mój wybór przykuwa wzrok. Wiem, to nie jest piwo kraftowe. Oh, fuck. Nie jest to whisky czy stoję przed latą, kto może mój zakup skrzętnie ocenia. Kolejny zawód, czy człowiek nie może kupić mózgu jeba? Chyba z 15 lat minie od spożywania siarczanej delicji. Tym razem pewnie będzie spokojnie, bez ekscesów i bez policji. O, chyba sam się parodiuję. Ekspedientka dziwnie patrzy, gdy mój nabytek kasuje. A ja chcę kartą zapłacić. Stoję przed latą. O, jedna wpadka była.